Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o Prawie. Ze mną w studio pan mecenas Rafał Wąworek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, jak to jest możliwe, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami z pensji pracownika, jego długi, bez względu na to, skąd one pochodzą, mogą być potrącane dwa razy. Raz przez pracodawcę w momencie wypłaty, a dwa za drugi raz przez bank w momencie wpływu tych pieniędzy na konto. To znaczy, nie jest tak dokładnie. Chciałbym tą rzecz może sprecyzować, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak naprawdę ta sytuacja wygląda. Muszę powiedzieć, że mam do czynienia z takimi sytuacjami, ponieważ występuję jako adwokat, reprezentując często ojców, ponieważ wspieram Narodowe Centrum Ojcostwa, a w Polsce, jak wiemy, alimenty są płacone niestety w prawie w 100%, statystycznie to jest mniej więcej 95% przez mężczyzn, którzy są nieładnie, to akurat kamyczek do pana Grudka, panie redaktorze, przez media jako alimenciarze, prawda? Natomiast w Warszawie się rozpada mniej więcej co drugie małżeństwo, więc nie jest to sytuacja rzadka, tak jak była rzadka w latach 70., kiedy przepisy o alimentach były formułowane w kodeksie rodzinnym. Jest to sytuacja obecnie, można powiedzieć, całkowicie powszechna. I teraz wracając do... Skupmy się na długach. Wracając do długu. To nie jest tak, że można podwójnie zająć wynagrodzenie. Jeżeli chodzi o świadczenia, roszczenia niealimentacyjne, czyli wynikające z wszelakich innych tytułów, którymi nie są alimenty, wtedy to zajęcie może ograniczyć się tylko do 50% wynagrodzenia i oczywiście kwota minimalna musi zostać. Ta kwota nie może być zajęta przez komornika. Z tym, że dotyczy to tylko wynagrodzenia. Jeżeli weźmy sobie taką sytuację, że to wynagrodzenie przechodzi na konto. Kolejny fakt ważny, że w latach 70., kiedy te przepisy były tworzone wszystkie, zwłaszcza dotyczące alimentów, wynagrodzenia były płacone do ręki. Teraz mamy taką sytuację, że pieniądze są płacane na konto i pojawiają się problemy. I otóż z konkretnego wynagrodzenia, jeżeli załóżmy ktoś zarabia 5 tysięcy, te 5 tysięcy trafia na konto, to rzeczywiście z tych 5 tysięcy złotych można zająć, musi zostać kwota wolna, można zająć maksymalnie 50%, w przypadku alimentów jest to 60% można zająć i kwota minimalna nie jest honorowana, czyli można zająć po prostu z 5 tysięcy złotych można zająć 60%. Reszta musi być na koncie i nie można tej kwoty zająć. Jeżeli komornik to zajmie, od razu mówię, z tego konkretnego wynagrodzenia. To jest powód do złożenia skargi na czynności komornika do sądu rejonowego i nie sądzę, żeby sąd rejonowy taką skargę oddalił. Natomiast wszystko pozostałe, to co jest na koncie, uwaga, wszystko pozostałe, nawet jeżeli są to poprzednie wynagrodzenia, jeżeli są to jakieś pieniądze z innych tytułów, mogą być zajęte. I to jest całkowicie, można powiedzieć, dłużnicy alimentacyjni są całkowicie odsłonięci. Tak to wygląda. No i w finale jest tam, że na koncie może zostać chyba tam 1500 zł takiej osoby po tej egzekucji komorniczej. Ale jeżeli chodzi o alimenty, to nie ma żadnych... Zero złotych. Tak jest. No dobra, czy można w jakikolwiek sposób temu przeciwdziałać, żeby ochronić to, ten stan swojego konta? No ja rozumiem, że ktoś ma długi, no powinien je jak najszybciej spłacić, no ale z drugiej strony ta sytuacja prowadzi do takiego absurdu, że jemu zaczyna brakować pieniędzy na życie. Dokładnie tak jest. I proszę państwa, ja, ponieważ zgłaszają się do mnie ojcowie, no taka jest prawda, ojcowie z takimi sytuacjami, rzeczywiście, że zajmowane im są wynagrodzenia, no już pominąwszy, że powiedzmy zostaje im te 40%, prawda, to czyszczone są dokładnie konta i rzeczywiście nie zostaje im na życie. Mówiąc wprost, czasami zostaje bardzo, bardzo takie, powiedziałbym, więzienne, ubogie życie. I czy tak powinno być? Otóż wydaje się, że problem nie jest w egzekucji, no bo polega w ten sposób, że egzekucja powinna być skuteczna i tutaj to, co mówiłem na przykład o należnościach niealimentacyjnych, prawda, że ta minimalna kwota powinna zostać, to jak ja rozmawiam z komornikami, to wyraźnie mówią mi, że jest tak, że bardzo, bardzo, bardzo wielu dłużników niealimentacyjnych, pracując nawet w poważnych firmach, zarabia właśnie tą minimalną kwotę, prawda? No to coś mówi.
Natomiast, czyli egzekucja musi funkcjonować. Natomiast rozwiązaniem jest akurat w przypadku świadczeń alimentacyjnych to, aby te świadczenia były adekwatne, a nie są adekwatne. I o tym się coraz częściej mówi, ponieważ tu już odwołanie wtedy nie do prawa, do prawa procesowego, tylko do prawa materialnego, który przepis o alimentach mówi wyraźnie, że są ustalane na podstawie potrzeb, usprawiedliwionych potrzeb, ale te usprawiedliwione potrzeby można w toku postępowania bądź przed sądem rejonowym, jeżeli chodzi o alimenty, bądź postępowanie przed sądem okręgowym, można, no powiedzmy, dowolnie nadmuchać, prawda, prowadząc dziecko na różnych alergologów, robiąc z niego osobę bardzo chorą, czyli te potrzeby usprawiedliwione można przedstawić w sposób bardzo wygórowany. Natomiast drugi człon to są możliwości zarobkowe. Skąd to się bierze? No właśnie, kiedy ten przepis powstawał w latach 70. była zasada, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, prawda? I wówczas rzeczywiście było tak, że ktoś, powiedzmy, kto dysponował konkretnymi możliwościami, mógł więcej pracować. Natomiast obecnie mamy zupełnie inną sytuację. Mamy sytuację taką, że ludzie ciężko pracują na swoją pensję i nie mają możliwości ani dorobienia, ani pracowania więcej, bo czasami po prostu najczęściej nie mają na to siły. Prawda? No tak, ale panie mecenasie. Czyli ja może dokończę. W związku z tym problem nie jest w tym, żeby zmieniać proces, w tym akurat zakresie przepisy egzekucyjne. Problem jest taki, żeby ustalać alimenty na podstawie nie możliwości zarobkowych, tylko na podstawie realnych zarobków, według tabeli, tak jak jest to w Niemczech. W Niemczech jest tak zwana Düsseldorfer Tabelle, biorące pod uwagę konkretne dochody z PIT-u. Tak samo jest we Francji, w krajach cywilizowanych. U nas cały czas obowiązują, moim zdaniem, absurdalne przepisy. To jest jedna rzecz, czyli żeby te alimenty dostosować. Druga sprawa to jest kwestia już proceduralna, żeby alimenty nie były orzekane na posiedzeniach niejawnych, a tak się bardzo często dzieje, i niejako zaskoczenia ci zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych, tak zwani alimenciarze, jak państwo to brzydko nazywacie, nagle muszą zapłacić do tyłu znaczne kwoty pieniędzy, które są kwotami często po prostu wyssanymi z palca. Czyli wychodzi na to, że najlepiej nie mieć długów, a tym bardziej alimentów, bo raczej się nie zapowiadają zmiany w tym zakresie i te należności będą potrącane. Skąd? Moja rada jest taka, jeżeli rzeczywiście możemy być dłużnikiem, bądź możemy być dłużnikiem alimentacyjnym w szczególności, to po pierwsze najlepiej nie mieć na koncie pieniędzy, nie mieć w posiadaniu rzeczy wartościowych, mówię w posiadaniu, ponieważ komornik zawsze patrzy na to, jaka rzecz jest we władaniu, więc takie zwykłe przepisywanie na mamę, na tatę, to często jest kontrproduktywne. Trzeba po prostu uważać, jeżeli się z tym, co się posiada, jeżeli jest, może się być, można się pojawić w sądzie jako pozwany w postępowaniu cywilnym. Ja bym, panie mecenasie, jednak zachęcał do spłaty długów, a nie do ich unikania. Oczywiście długi trzeba spłacać, natomiast to jest jedna rzecz. Druga pytanie, czy zawsze, ja akurat znajduję się w takiej sytuacji, reprezentując strony w postępowaniach rodzinnych, że jak mówię, jeżeli rzecz dotyczy alimentów, które są ustalone w postępowaniu standardowym, normalnym, kiedy się strona druga może spodziewać, że będzie daną kwotę płacić, płaci. Inna sytuacja jest wtedy i ten dług też, żebyśmy tego długu trochę nie w jakiś sposób nie mitologizowali, że to jest, prawda, jakiś niesamowity dług. Jeżeli nagle się pojawia ni stąd, ni zowąd obowiązek zapłacenia kilka miesięcy wstecz alimentów, nagle, a często jest tak, że osoby zobowiązane do zapłacenia alimentów są informowane przez komornika, no to coś jest nie tak. Więc dług, a dług, to bym wskazał na to. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był mecenas Rafał Wąworek. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam państwa jutro o 9 na Rzecz o Polityce, o 11 Rzecz o Biznesie i o 13 Rzecz o Prawie.